Zeisen, doktor nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki, konserwatorka zabytków architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego, historyczka sztuki i architektury. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Praca doktorska pod kierunkiem profesora Aleksandra Piwka stała się podstawą książki pod tytułem Kolory Gdańska – kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku, wydanej w 2021 roku przez Muzeum Gdańska. W latach 2006-2016 pracowała w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jest rzeczoznawczynią powołaną przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, członkinią oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Prowadzi firmę zajmującą się konserwacją dzieł sztuki. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Politechnice Gdańskiej. Książka Kolory Gdańska, kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku to niezwykła podróż w świat dawnych kolorów miasta, która burzy nasze głęboko zakorzenione wyobrażenie o zabytkach, które z zasady powinny być przykurzone, zszarzałe, zapaskudzone przez gołębie, przykryte patyną czasu i brudu. Książka wydana przez Muzeum Gdańska to nie tylko ważne doświadczenie badawcze wzbogacające naszą wiedzę o przeszłości, lecz jest to również przeżycie estetyczne. Niezwykle wysmakowana szata graficzna oraz barwne autorskie plansze rekonstrukcji fasad nadają tej pracy zupełnie